Cześć! W tym odcinku zrobimy prosty zegar naszym Arduino. Do tego celu użyjemy takiego oto modułu RTC PCF8563 kwarcu 32 kHz, czyli taki. Ja wykorzystujemy do naszych zegarków. Jest to typowy kwarc zegarkowy. Oczywiście płytkę stykową i nasze kabelki. Niech podwieźć nasz układ. Oczywiście pierwszym krokiem jest włożenie go na naszą płytkę stykową. Jak możecie zauważyć, wykorzystuję malutką płytkę, ponieważ duża po prostu jest za wielka. Następnie wkładamy kwarc pomiędzy pierwszą a drugą nóżkę. Jest. Teraz możemy podpiąć nasze GND do nóżki piątej. Oczywiście schemat podłączenia macie tutaj na ekranie. Podłączajcie według niego lub według tego, co ja robię. Podłączamy do GND. Teraz podłączmy VCC do nóżki ósmej. Mamy. Zostały nam jeszcze SDA i SCE. Tą podłączamy do pinu A4 i tą do pinu A5. Z podłączenia jest już to. Teraz możemy wpiąć nasz kabel od Arduino do komputera. A odkąd przedstawia nam się nasz to? Początek definiujemy do Arduino załącznik H i ETC PCF 8563. Oczywiście ta biblioteka jest dołączona standardowo ze środowiskiem programistycznym, a biblioteka ETC PCF 8563 znajdzie się na naszym dysku Google. Oczywiście definiujemy, że ta oto nazwa ETC PCF 8563 będzie nazwana po prostu RTC, tak będzie nam łatwiej pisać. Następnie otwieramy nasz serial monitor, znaczy włączamy go, dokładnie mówiąc. To pominimy, to jest nieważne. Tutaj ustalamy dzień, którą mamy datę. W moim przypadku jest to 29 marca, czyli możemy tutaj sobie napisać 29. Tu mamy rok, czyli 2017. I czwarty. Reszta na razie nas nie dotyczy. Jak już w pełni wykorzystać ten moduł z wyświetlaczem, zobaczycie już w kolejnym odcinku. A na razie wpiszmy tylko tutaj dzień, miesiąc i rok. Tylko tyle będzie nam potrzebne. Następnie ustalamy godzinę. U mnie mamy 16, czy tutaj może być 16:20. 16. Tutaj dajemy minuty, czyli 59. Tutaj mamy sekundę, niech zostanie 40. Następnie na serial monitor ma wyświetlać godzinę i datę, więc wgrajmy nasz program. Po ponownym wgraniu naszego programu muszę otworzyć nasz monitor przenośnego. Jak widzicie, wyświetla się godzina, minuta, sekunda oraz data. Czyli wszystko jest jak potrzebne. Teraz możemy już wyłączyć nasz serial monitor. Możemy tutaj wprowadzić różne zmiany, czyli na przykład, że nas informowało nie co minutę, tylko na przykład co 10 sekund. To po prostu zależy tylko i wyłącznie od nas. Tutaj mamy co 1 sekundę. Następny odcinek tak samo będzie o tym module, tylko że dodamy wyświetlacz, niezwykły wyświetlacz LCD 16x2, tylko wyświetlacz, który będzie miał 14 nóżek. Ponieważ niektórzy z Was takie monitory mogą wyciągnąć na przykład z jakiegoś starego urządzenia elektrycznego, a na YouTube jest mało filmów, które pokazują, jak takie coś zrobić, jak go podpiąć. I myślę, że tym się właśnie zajmę w kolejnym odcinku. Na dzisiaj byłoby to tyle, więc cześć!